Przygotowanie do rewitalizacji nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 340. Dziś nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Karkonoskiego. Utrata zaufania wobec pana wiceprzewodniczącego Supierza. Ile wynosi najniższa emerytura na Dolnym Śląsku? Im później przechodzimy na emeryturę, tym jest ona wyższa. Dzień dobry Państwu, jest 25 stycznia, środa. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Rozstrzygnięte zostało postępowanie na przygotowanie do rewitalizacji nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 340 z Mysłakowic do Karpacza. Zainteresowanie przetargiem ogłoszonym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei było bardzo duże. Wpłynęło 11 ofert, aż 9 z nich mieści się w zakładanym budżecie 4 milionów złotych. Najtańsza opiewa na blisko ponad 1,5 miliona złotych, a najdroższa na ponad 8,5 miliona złotych. Zakres prac obejmie wycięcie drzew i krzewów na odcinku 7 km, a także demontaż starego torowiska. Teraz przez najbliższy miesiąc odbędzie się ocena ofert. Po niej dojdzie do podpisania umowy. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 120 dni. Dziś nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Karkonoskiego. Wniosek o odwołanie radnego Leszka Supierza z funkcji wiceprzewodniczącego wpłynął na samym początku dzisiejszej sesji Rady Powiatu Karkonoskiego. Wnioskuję o odwołanie radnego Leszka Supierza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Karkonoskiego. Chwilę potem wiceprzewodniczący sam zrezygnował z pełnionej funkcji. Rotacja stołków. Nie będę Wam tego utrudniał. W związku z tym składam oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Karkonoskiego. Dziękuję. Wicestarostę pytaliśmy o powody decyzji. Tak jak było w projekcie uchwały, utrata zaufania wobec pana wiceprzewodniczącego Supierza. Nowym wiceprzewodniczącym po przeprowadzeniu tajnego głosowania został Grzegorz Rybarczyk. Oczywiście przyjąłem tą propozycję i myślę, że moje doświadczenie, które już tyle lat jest w tej Radzie, na pewno będzie pomocne przy dalszej, powiedzmy, przy dalszej kadencji. Przede wszystkim reprezentujemy naszych mieszkańców, interesy naszych mieszkańców i myślę, że tutaj w tym przypadku, akurat jeśli chodzi o byłego już wiceprzewodniczącego czy nowego wiceprzewodniczącego, to tu się nic nie zmieni. Najważniejsi na pewno będą mieszkańcy i ich interesy. Klub Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Karkonoskiego za prowadzą przyjmuje sposób zmiany w osób na kluczowych stanowiskach zarówno w Radzie, jak i we władzach powiatu. Niemniej jednak stoimy zawsze na stanowisku, że demokracja ma swoje prawa i życzymy wszystkim, którzy będą piastować stanowiska w poszczególnych funkcjach, żeby przyczyniały się do rozwoju naszego powiatu. Myślę, że ciągle musimy pamiętać o tym, że jesteśmy tu po to, aby powiat się rozwijał i żebyśmy wszyscy wspólnie, razem, niezależnie od tego, w którym jesteśmy ugrupowaniu, działali na rzecz rozwoju powiatu i dla dobra naszych mieszkańców, turystów. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który okradł swoją babcię, z którą mieszkał. Do tego bez jej wiedzy wielokrotnie posłużył się kartami płatniczymi. 14 razy płacące za swoje drobne zakupy w sklepach. Jakby tego było mało, kradł jej przedmioty i groził seniorce. W sumie jego łupem padło mienie o wartości 3,5 tysiąca złotych. Wspomnianych czynów miał dopuścić się od października 2022 roku do stycznia tego roku. Łącznie w tej sprawie mężczyzna usłyszał aż 20 zarzutów. Teraz za popełnione czyny grozić mu może do 10 lat pozbawienia wolności. Ile wynosi najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku, a ile najniższa? Sprawdziliśmy to. Materiał Pawła Guszały. Zanim przejdziemy do meritum, najpierw wyjaśnimy, co wpływa na wysokość emerytury. Wysokość naszej przyszłej emerytury jest zależna od tego, ile składek i w jakiej wysokości zgromadzimy na swoim emerytalnym koncie i w jakim wieku zdecydujemy się przejść na emeryturę. Teraz przejdźmy do konkretów, czyli pieniędzy. Zacznijmy od najniższych emerytur, a taką ma mieszkanka Wałbrzycha. Po przepracowaniu w swoim życiu pół roku na umowie zlecenie otrzymuje, uwaga,
19 groszy. Trochę więcej, bo 43 grosze pobiera mieszkanka Legnicy, która ma na swoim koncie tylko jeden dzień w pracy. 54 grosze to i świadczenie wrocławianina, on z kolei przepracował 27 dni. Przejdźmy teraz do najwyższych emerytur. Prawie 15 200 zł otrzymuje były lekarz z Wrocławia po 54 latach pracy w zawodzie. Trochę więcej, bo 15 700 pobiera mieszkańc Wałbrzycha z 53-letnim stażem pracy. A prawie 15 800 zł otrzymuje mieszkańc Legnicy, który jako kierowca przepracował 50 lat. Średnia wieku w momencie przejścia tych trzech osób na emeryturę to 72 lata. Im później przechodzimy na emeryturę, tym jest ona wyższa. Najwyższe emerytury na Dolnym Śląsku dostają te osoby, które mogą się pochwalić długim stażem pracy. Najwięcej, po ponad 26 tysięcy złotych co miesiąc, dostaje pan, który zdecydował się przejść na emeryturę po 54 latach pracy w zawodzie. Na Dolnym Śląsku jest 640 tysięcy emerytów i rencistów. 123 tysiące seniorów, którzy dostają co miesięczną wypłatę ZUS, jest nadal aktywnych zawodowo. Przeciętna emerytura w naszym województwie w 2022 roku wyniosła 2858 zł i 78 groszy. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Dobrego popołudnia życzę. Do zobaczenia.